Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś spotkanie z Katedrą Egzegezy Starego Testamentu, która zajmuje się szczegółowym badaniem poszczególnych tekstów biblijnych. Tematem dzisiejszej katechezy, dzisiejszego rozważania będzie czwarta przepowiednia Balaama, którą znajdziemy w Księdze Liczb w 24 rozdziale w wierszach od 15 do 19. Spotkanie to poprowadzą dla Państwa ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy serdecznie. Witamy. Zadośćuczyniącym, głównym prowadzącym będzie ksiądz dr Marcin Zieliński, także z Instytutu Nauk Biblijnych z KULU. Zachęcamy do oglądania i do słuchania. Drodzy Państwo, rozdziały z Księgi Liczb, rozdziały od 22 do 24, są znane jako tak zwany cykl Balaama i stanowią wręcz odrębną sekcję w Księdze Liczb. Późniejsze tradycje mówią wręcz o Księdze Balaama, bo rzeczywiście, kiedy analizujemy wewnętrzną strukturę tej księgi, widzimy, że jest raczej dość luźny związek pomiędzy rozdziałami 22-24, a tym, co poprzedza te rozdziały i tym, co po tych rozdziałach następuje. To prawda, że Moabici są wspominani w 21 rozdziale Księgi Liczb, są także wymieniani w 25 rozdziale Księgi Liczb, w opisie incydentu Baal Peora, ale nigdzie w Księdze Liczb nie ma takiego wskazania, że ci Moabici stali się jakby ważnym zagrożeniem dla Izraelitów, że była rzeczywiście konfrontacja militarna związana z prawem do swobodnego przejścia przez tę ziemię. Mamy podobne opisy w przypadku Edomitów w 20 rozdziale Księgi Liczb, czy w przypadku Amorytów. Nie ma też żadnej wzmianki o fortyfikacjach moabickich, tak jak w przypadku na przykład Amonitów. Natomiast te analizowane dziś rozdziały, rozdziały 22, 23, 24, opisują dramatyczną konfrontację pomiędzy Moabem i Izraelem. W rozdziale 24 Balaam przystępuje bezpośrednio do błogosławieństwa, bez uciekania się do elementów magicznych, całkowicie przekonany, że to, co czyni, jest bardzo miłe Bogu. Trzecia poetycka oracja, proroctwo, które otwiera rozdział 24, jest aluzją do pokonania Amalekitów przez króla Saula. Jest także pełna zachwytu nad potęgą Izraela. Kiedy Balaam wypowiada błogosławieństwo, Balak jest rozgniewany, bo chciał wynagrodzić swojego proroka za przeklinanie, ale on nie był w stanie wymówić tej formuły przekleństwa. I to było w oczach króla rodzajem przegranej. Ze swej strony Balaam podkreśla swoją podległość Bogu, wierność jego poleceniom. Jednocześnie przedstawia królowi Balakowi perspektywę przegranej, roztacza wizję zagłady. I to jest właśnie temat czwartego orędzia, które dziś będziemy analizować. Mamy tu prawdopodobnie do czynienia z aluzją do kampanii Dawida w Transjordanii. I również Edom zostanie spustoszony. Dziś więc analizujemy dosyć niezwykłe proroctwo, bo było ono już interpretowane przed okresem chrześcijańskim jako zwiastujące wielkiego mesjańskiego króla oraz jego królestwo. Jeden z egzegetów Allen zauważył, że fakt, iż proroctwo to pochodzi od kogoś, kto jest królem pogańskim, kto jest niegodny, aby to proroctwo wypowiedzieć, czyni je jeszcze bardziej zdumiewającym i zaskakującym. Cykl Balaama przedstawia obraz Boga w jego suwerennym pragnieniu błogosławienia swojego ludu. Wykorzystuje on wszelkie środki, aby temu ludowi błogosławić, nawet jeżeli oznacza to, że powołuje do służby kogoś, to wydaje się być przeciwieństwem tego, co w naszym odczuciu może być prorokiem, Bożym posłańcem. Bo Balaam rzeczywiście był człowiekiem krnąbrnym, człowiekiem, który posługiwał się magią, który był przede wszystkim poganinem. Więc, drodzy Państwo, słuchamy proroka niezwykłego, proroka, którego Bóg powołał właściwie spośród pogańskich wróżbitów, proroka ustanowionego przez Pana Balaama, który, jak słyszeliśmy, wypowiada wyrocznie
o znaczeniu mesjańskim, w której widzimy także zapowiedź Chrystusa odczytywaną w okresie Bożego Narodzenia. Przed swymi oczyma mamy już tekst naszej Księgi Liczb, który będzie obiektem naszego zainteresowania. W języku hebrajskim brzmi on następująco. Waisha mashal wayomer neum bilam benobeor uneum hagever shetum haanim hain neum shomea imre el veyodea daat elion mahaze shaddai yechse nofel ugelui anaim. A więc wygłosił Balaam swoje pouczenie, mówiąc wyrocznie Balaama, syna Beora, męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże i w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, pada, a oczy mu się otwierają. To jest, drodzy Państwo, wstęp do całej naszej wyroczni, którą będziemy analizowali. Wstęp, w którym przedstawia się także nasz prorok Balaam w pewnym sensie. Rozpoczyna się ta wyrocznia od stwierdzenia, że podnosi maszal, podnosi swoje słowo czy też pouczenie. Maszal, słówko hebrajskie, którego używa się tu dla opisania wyroczni Balaama, rzadko, ale pojawia nam się także w języku prorockim, opisując właśnie akt prorokowania. Częściej znacznie pojawia nam się w literaturze poetyckiej i mądrościowej, oznaczając maszal przysłowie, pouczenie. Może być to także pieśń, satyra, na przykład na króla babilońskiego w księdze proroka Izajasza. Zasadniczo jednak księga przysłów, księgi mądrościowe będą często operowały gatunkiem maszalu, czyli właśnie takiego pouczenia mądrościowej opowieści albo historii. Maszal pochodzi od rdzenia, czy właściwie można związać rdzeniem brzmiącym dokładnie tak samo, z czasownikiem hebrajskim, który oznacza panować. Mędrcy przez swoje pouczenia, czy też ludzie Boży przez swoje słowo, nauki, przez przypowieść próbowali w pewnym sensie zapanować nad otaczającą ich rzeczywistością, opisać ją, ale także poddać tym Bożym prawom. A więc ten, który rozpoczyna w ten sposób wyrocznie, słowem Bożym w jakiś sposób stwierdza panowanie nad rzeczywistością, którą opisuje. Neum Bilam właściwie, czyli wyrocznia Balaama. Zauważmy, że prorok pogański nie stosuje pojawiającej się także w innych tekstach prorockich formuły Neum Adonai, słowo Pana, ale słowo Balaama. De facto będzie to słowo Pana, który zmusi właściwie Balaama, żeby prorokował, czy też skłoni go, żeby prorokował na korzyść Izraela. Neum, czyli wyrocznia, czy też właśnie przepowiednia tego, który ma oczy otwarte. Wyrocznia i tutaj Balaam przedstawia nam się jeszcze bliżej, używając trzech czasowników i właściwie różnego rodzaju imion Bożych. Wyrocznia tego, który słucha imre el, słowa Pana. To jest piękna i bardzo poetycka formuła, którą znajdujemy w starych tekstach poetyckich, opisujących także słowo prorockie. Zazwyczaj opisuje się je rzeczownikiem dabar, słowo Boże, to jest to słowo czyn, ale także emer, to rzeczownik, którego używa się dla opisania wyroczni. El, czyli ten Bóg, w którego imieniu wypowiada swoje słowa Balaam, to Bóg Najwyższy, czy Bóg Bogów. Właściwie El to w kulturze starożytnego Kanaanu władca i głowa wszystkich innych bogów, to taki Bóg Ojciec. Balaam stwierdza, że słucha jego słów, szomea, szama. Ten rdzeń w języku hebrajskim, w Biblii hebrajskiej ma szalenie ważne znaczenie. Właśnie tym rdzeniem posługują się Izraelici, żeby wyrazić swoją relację wobec Boga. Słuchać Słowa Bożego i wypełniać je jest pierwszym przykazaniem zapisanym w Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale. Prawdziwy prorok także słucha Słowa Bożego, nie mówi od siebie, ale mówi od Pana i warunkiem jest właśnie, aby to jego słowo usłyszeć. A więc Balaam słucha słowa Pana. Pan rzeczywiście wychował go, tego pogańskiego proroka, aby był jego narzędziem. To jest także ten, jak przedstawia nam się Balaam, który Jodea Daat Elion, który zna wiedzę Pana. Jada, ten hebrajski czasownik oznacza nie tylko poznanie intelektualne, ale życiowe, takie egzystencjalne, zbliżenie się do tego, który jest źródłem wiedzy, czyli do naszego Boga.
Da'at to także często pojawiający się nam w tekstach mądrościowych termin oznaczający wiedzę dostępną dla każdego. Więc w pewnym sensie ten Balaam, do którego przemawia Bóg Izraela, to ktoś, kim mógłby być każdy z nas. Właściwie Bóg wprowadza go nie tyle w głębie czy w tajniki samego siebie, co udziela mu wiedzy koniecznej, która ma towarzyszyć każdemu człowiekowi. Wreszcie to jest ten, który ogląda widzenie wszechmocnego, czyli Mahazze Shaddai Yechze. I tu pojawia nam się znowu szereg czasowników, które sugerują nam szczególny wymiar tego widzenia, czy też funkcji proroka. Prorocy to nie tylko ludzie słowa, czyli ci, którzy przekazują to, co usłyszeli od Pana, przekazują tę wiedzę, do której Bóg nam daje dostęp. Wszystkim zdecydowanie, ale nie wszyscy są na nią tak otwarci. Prorok to jest ten, który przekazuje to, na co my nie jesteśmy otwarci. Wreszcie prorok to jest ktoś, kto widzi. Widzi. Tutaj Balaam przedstawia się jako ten, który ogląda widzenie Najwyższego. Mahazze to jest ten rzeczownik, którym także będzie opisywało się widzenia, takie jak na przykład ma Mojżesz w krzewie gorejącym, widzenia, jakie będą mieli dalej Izajasz, Daniel. Równocześnie to jest rdzeń i właściwie Haza, od którego pochodzi jedno z imion prorockich w Starym Testamencie. Hoze, czyli widzący, to jedna z określeń proroków. Często jest to określenie także proroków fałszywych. W tym przypadku konkretnym oczywiście Balaam otrzymuje wizję od Pana, który gwarantuje jej prawdziwość. Izraelici szybko odejdą od tego określenia proroka jako widzącego, skupiając się raczej na Nawi, ten, który słyszy i ten, który przekazuje Słowo Boże. W każdym razie mamy tutaj pełną inwestyturę Balaama, który przedstawia się nam jako syn Beora, ale bardziej jeszcze jako ten, któremu Pan dał dostęp do słuchania swojego słowa, do wiedzy i do oglądania w jakimś sensie wszechmocnego. Przeczytamy teraz następny werset, który już jest właściwą przepowiednią, tą wizją, której Bóg udzielił Balaamowi. W języku hebrajskim ten tekst brzmi: Erenu welo atah hashurenu welop karop darak kokap mi Jakob wekam shebet mi Israel. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ten werset zawiera w praktyce trzy części. My przeczytaliśmy tutaj te dwie pierwsze. Pierwsza z tych części stwierdza, że to, co Balaam powiedział, nastąpi w dosyć nieodległej przyszłości. Podczas gdy hebrajskie wyrażenie atach oznacza teraz, jest ono określeniem tutaj bardzo konkretnego czasu, przymiotnik karob bliski odnosi się zarówno do przestrzeni, jak i do czasu. I mamy tu użycie tego wyrażenia w księdze proroka Izajasza w 13 rozdziale, czy w księdze proroka Ezechiela. Trzecia część tego wersetu rozpoczyna już opis podboju Moabu przez Izraelitów. Natomiast drugi dwuwiersz, który pojawia się w tym tekście, od czasów starożytnych już wprawiał w pewne zakłopotanie komentatorów, gdyż nie do końca wiedziano, jak go interpretować. Wydawało się im, że pewnych elementów w tym tekście hebrajskim może brakować. W wersecie tym mamy dwa paralelizmy między wyrażeniami darak oraz kam oraz między kokap i szebet. W odniesieniu do pierwszego paralelizmu możemy zauważyć, że hebrajski czasownik darak zwykle oznacza kroczyć po kimś. Po nim zazwyczaj następuje dopełnienie, określenie tego, po czym się maszeruje, kroczy. W wersecie 17 mamy natomiast tylko opisane działanie podmiotu, który kroczy, nie wiemy po czym, i który się wznosi. W opinii niektórych egzegetów należałoby szukać innego znaczenia dla tego czasownika. Mamy jednak podobne poetyckie określenia i podobną składnię na przykład w Księdze Sędziów w 5 rozdziale w wersecie 21, gdzie czytamy: krocz odważnie, duszo moja. Więc takie wyrażenie też jest spotykane w Piśmie Świętym. Jeżeli chodzi o drugi paralelizm, kokap, szebet, niektórzy komentatorzy szukali paralelizmu do gwiazdy
i sugerowali nawet, że to wyrażenie szebet może być łączone z aramejskim szebit, które odnosi się do meteoru lub do spadającej gwiazdy, która pozostawia za sobą rodzaj takiego ogona w kształcie, powiedzmy, berła, czegoś, co jest wydłużone. Taki tekst znajduje się w Talmudzie Babilońskim, gdzie możemy rzeczywiście zobaczyć to słowo użyte dokładnie w ten sposób. Niektórzy sugerowali, że szebet może też oznaczać po prostu suwerena, głowę, czyli kogoś, kto rzeczywiście jest władcą w tym sensie, że nosi berło. Takie wyrażenie jest używane na przykład w Księdze Rodzaju, w 49 rozdziale, w 10 wersecie. Tekst dosyć znany. Nie zostanie odjęte berło, i tu mamy słowo właśnie szebet, nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska, mechoket, zabrana spośród jego kolan. Ten paralelizm, który się pojawia w tekście, szebet, mechokek, wskazuje na metonimiczny sens tego pierwszego wyrażenia, na jego przenośny sens, czyli najwyraźniej werset ten mówi o władcy Izraela, o kimś, kogo przeznaczeniem będzie zdobycie Transjordanii. W odniesieniu do gwiazdy pojawia się też hebrajski czasownik powstawać, który może oznaczać też wyniesienie kogoś do roli przywódcy. W Księdze Sędziów, w 5 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała, i tu mamy to określenie, Ad Shakamti, Debora, powstała jako matka w Izraelu. Więc dokładnie ten sam czasownik jest używany na objęcie władzy. Również w podobnym znaczeniu pojawia się on w kontekście drugiej Księgi Królewskiej w 35 rozdziale, 25 wiersz, kiedy czytamy o królu Jozjaszu następujące słowa: nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą, zgodnie z całym prawem Pana. I po nim już nie zjawi się, i tu mamy dokładnie to samo wyrażenie, lo kam, tak jak on. Na tej podstawie możemy zakładać, że to hebrajskie wyrażenie wekam szebet mi Israel określa władcę z Izraela, który w pewnym momencie obejmie tron. Władca przedstawiony, drodzy Państwo, metaforą gwiazdy, czy też berła, które się wznosi. Jak mówi się o nim w tekście, czy w proroctwie Balaama, kroczy już przez historię. Tutaj autor używa czasownika darak, który opisuje właściwie w sensie podstawowym czynność kroczenia, ale w tekstach starożytnych, w tekstach ugaryckich, w tekstach poetyckich także często pojawia nam się w paralelizmie czy w łączności z innym czasownikiem malak, czyli rządzić. Czyli darak, kroczyć i rządzić, królować, mają tutaj podobne znaczenie w tekstach na przykład ugaryckich. Ten czasownik nie oznacza także zwykłego kroczenia czy zwykłej postaci, która po prostu idzie. To jest ktoś, kto raczej depcze ziemię pod sobą. To jest ktoś, kto kroczy jak władca, co potwierdza nam tekst paralelny, czy też użycie tego czasownika w księdze proroka Micheasza w 1 rozdziale, w 3 wersecie. Oto Pan wychodzi ze swego przybytku, stąpi i zdepcze łedarak wyniosłości ziemi. Więc widzimy, że przez historię kroczy już władca. To jest pochód triumfalny. Pochód tego, który zdobywa, niszczy to, co grzeszne, wyniosłe także. Tak można by dedukować z użycia czasownika darak, który pojawia nam się w opisie tego przyszłego, tajemniczego, kroczącego. Gwiazda maszeruje od Jakuba. Jeśli chodzi o tę gwiazdę, o metaforę gwiazdy, ona także bardzo często pojawia nam się w tekstach biblijnych Starego Testamentu dla opisania jakiegoś bohatera albo właśnie zwycięskiego króla. W księdze proroka Izajasza w 14 rozdziale arogancki król Babilonu dąży do wyniesienia tronu ponad wszystkie gwiazdy Ela, Kochwe El. Sarkastycznie nazywa się go w tymże tekście
Helel ben Shachar, jaśniejący syn Jutrzenki. To jest ktoś, kto pretenduje sobie do pozycji takiej właśnie gwiazdy. W języku kolokwialnym mówimy czasami o niektórych, że zachowują się jak gwiazdy. Gwiazda jest synonimem bohatera, także w Starym Testamencie. Ludzie mogą być charakteryzowani jako gwiazdy. W swoim śnie Józef, pamiętamy, ujrzał także gwiazdy oddające cześć jemu samemu, co było odniesieniem do jego braci. Z kolei w innych tekstach paralelnych dla naszych opisów także wielcy bohaterowie, jak choćby eposu o Gilgameszu, mają sny, w których pojawiają im się gwiazdy symbolizujące innych także bohaterów. Gilgamesz w takim śnie widzi Enkidu, bohatera, który wkrótce pojawi się na jego drodze. Miałby on przyćmić go swoim blaskiem, ale ostatecznie staną się przyjaciółmi. Więc widać wyraźnie, że Kochaw nawiązuje nam tutaj do wielkich postaci historii i nie tylko w Biblii hebrajskiej używa się tej metafory dla określenia takich właśnie postaci. Właściwie król Dawid, który miał pokonać znaczną część wrogów Izraela, także w pewnym sensie może być zapowiadany przez tę gwiazdę, która wschodzi tutaj w proroctwie Balaama. Ponadto pamiętajmy w tytulaturze samego Boga także, pojawia nam się odniesienie do tej metaforyki wojenno-niebiańskiej. Przecież Bóg Izraela nazwany jest, czy określony jest jako Adonai Cebaot, czyli Pan zastępów gwiezdnych, gwiazd, które prowadzi je wszystkie do boju. A więc wyraźnie mamy tutaj opis kogoś, kto jest bohaterem, kto będzie zmieniał ten świat, transformował go. Ta gwiazda wschodząca z Dawida, maszerująca już, ma siłę porównywalną do wielkich królów i wojowników, do mocarzy tej ziemi, a równocześnie nosi w sobie jakieś też charakterystyki czy namaszczenie samego Pana, boskie. Ukrywa się pod nią postać wielkiego Dawida, ale nie tylko. Jakiekolwiek znaczenie wybralibyśmy ostatecznie dla tych metafor, gwiazdy i berła, które będzie panowało nad całym światem, wyraźnie chodzi tutaj o władzę, wyraźnie chodzi tutaj także o namaszczenie przez Pana, tego, który przychodzi, aby walczył nad i panował nad całym światem. Postać, którą zapowiada Balaam, przychodzi w Bożym imieniu, aby objąć władzę. Przejdźmy teraz do następnego wersetu, wersetu 17c, który brzmi: Umachak pate Moab, wekarkar kol bene szet. Ono to zmiażdży skronie czy czoło Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Hebrajski czasownik, który pojawia się w tym tekście, machac, oznacza generalnie uderzać, rozbijać. I może opisywać śmiertelny cios, który zwycięski wojownik zadaje swojemu wrogowi. Izraelski król rozbije czoło Moabu i czaszki synów Seta. W tekście lekcja, którą mamy z tekstu masoreckiego Wekarkar, może być też zastąpiona przez inną, lepszą Wekotkot. I to wyrażenie Wekotkot może być łączone z księgą Jeremiasza z 48 rozdziałem, gdzie pojawia się ten termin w kontekście pożerającego ognia. Tam czytamy, że w cieniu Heszbonu się zatrzymają wycieńczeni uchodźcy, lecz ogień wyjdzie z Heszbonu, a płomień z pola Gihon. Pochłonie on bok Moabu i czaszki tych, co czynią wrzawę. To czoło, które tłumaczy hebrajski peach, może oznaczać czoło człowieka, ale także w odniesieniu do ziemi, do pola, może oznaczać coś, co jest jakby czołem pola, czyli jego skrajem. W taki sposób jest używane w 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej, czyli może się odnosić do terenów mających charakter graniczny. Wydaje się, że właśnie dokładnie taki sens mamy tutaj. W związku z tym czaszka oznaczałaby wszystko to, co jest wypukłe, co ma właśnie kształt czaszki. To są te wszystkie pagórki, które były w centralnej części równiny Moabu. Więc widzimy tutaj taki opis, który z jednej strony używa elementów ciała ludzkiego, elementów anatomicznych, po to, żeby opisywać pewne rzeczywistości geograficzne i topograficzne.
Więc wymowa tego tekstu jest następująca. Izrael pokona nie tylko obrzeża kraju, pokona tych, którzy znajdują się na granicach, ale także wnętrze kraju, wszystkich tych, którzy mieszkają właśnie w tych górzystych terenach, pokona także krajów mieszkańców Seta. Wyrażenie Bene Set jest w tym tekście dosyć trudne do zinterpretowania, bo nie do końca wiemy, kogo tak naprawdę ono opisuje. Ta niepewność wynika też z faktu, że w tekście Jeremiasza, który znajduje się w 48 rozdziale, w 45 wersecie, tekście paralelnym do naszego opisu, mamy wyrażenie Bene Shalom, synowie buntu, synowie zgiełku. Jest to pewnego rodzaju parafraza, która pokazuje, że ten tekst nie został dosłownie zacytowany, więc być może jego wymowa nie była jasna. Znana jest tradycja, według której potomkowie Seta, syna Adama, mieszkali także na terenach Transjordanii. Więc w tym wyrażeniu być może chodzi rzeczywiście o pewien paralelizm, że ci mieszkańcy krainy Moabu oraz synowie Seta żyli rzeczywiście na tym samym terenie. Drodzy Państwo, przechodzimy już do przedostatniego wersu wyroczni Balaama, do wersu 18, który za chwilkę pojawi się przed naszymi oczyma i w którym w tekście hebrajskim czytamy. Wehaya Edom Yersha, Wehaya Yersha Seir, Ojewaw Israel Oshe Hail. I stanie się w polskim tłumaczeniu Edom podbitą krainą, Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Proroctwo odnosi się tu, drodzy Państwo, do Edomu i do Seiru. To są dwie synonimiczne właściwie nazwy tej samej krainy, która rozciąga się na południe od Izraela, za Jordanem i w dół, w stronę Półwyspu Synaj. To są obszary, na których oczywiście Izrael staje, aby wejść do ziemi obiecanej. Edom, czyli Seir i Moab, to królestwa, które stają na drodze Izraelitów i próbują zagrodzić im wejście do ziemi obiecanej. To także ziemie i właściwie obszary związane z dobrze nam znanymi historiami patriarchów. Edom, czy Edomici właściwie, to potomkowie brata Jakuba Ezawa. W Księdze Rodzajów, w rozdziałach 25, później 6 i dalej opisuje się te zmagania dwóch braci, wielkich protoplastów także, dwóch wielkich rodów, narodów, Jakuba, który stanie się właśnie protoplastą i patriarchą Izraela, i jego brata Ezawa. To jest ta słynna walka o błogosławieństwo. Z tej walki tylko jeden z braci wychodzi zwycięski i to jest właśnie Jakub. Ezaw odchodzi, aby z dala od swojego brata także stać się wielkim narodem, aby stać się ojcem narodu właśnie Edomitów. Edom i Seir, kiedy podróżuje się, drodzy Państwo, przez te tereny rozciągające się na wschód od Izraela, za Jordanem, przez te pustynie, uderza przede wszystkim czerwony czy też rudy kolor tej skały, która zawiera w sobie właśnie różnego rodzaju rudy, także żelaza, stąd bierze swój kolor. I tak też tłumaczy się tę nazwę Seir, czerwony, Edom czerwony. To jest synonimiczne określenie jednego i tego samego terytorium, królestwa. Edomici, mimo że są braćmi Izraela w pewnym sensie, bo pochodzą przecież od tego samego patriarchy Izaaka, mimo że wiążą ich także więzy krwi, no staną się dla siebie w przyszłości wrogami. W drodze Izraela do ziemi obiecanej staną mu na przeszkodzie. Izrael będzie ich musiał wówczas pokonać. Dalej, wielki król Dawid, kiedy już królestwo Izraela będzie przybierało swoje kształty w X wieku, pokona Edomitów, włączając ich ziemię także, czy panując jako lenno, włączając do swojego królestwa, z którego to królestwa szybko Edomici także się wyzwolą, czy wyrwą. Ten brat, czy też duch Ezawa, brata Jakuba, duch tego, który poszukuje ciągle wolności, żeby zrzucić jarzmo swojego brata Izraela, będzie ciągle żył w Edomie. Więc zaraz po rozpadzie na Królestwo Północne i Południowe, który dokonuje się bardzo szybko po śmierci Salomona, Edomici zrzucają swoje panowanie z Izraela i stają się niezależnym ludem, narodem.
Dalej te dwie historie będą się coraz bardziej od siebie oddalały. Historia Edomu, Seiru i historia Izraela. Edomici w tekstach prorockich i w dalszych tekstach Starego Testamentu będą krytykowani za to, że kiedy obce narody najeżdżają Izraela, ci przyłączają się do nich. W przepowiedniach prorockich pojawiają się często także przekleństwa pod adresem Edomu, który przyczynia się także razem z narodami ościennymi, Moabem, do upadku i spustoszenia Izraela. Ostatecznie Edomici także znikną nam w historii pod koniec pierwszego, drugiego wieku, kiedy zostaną wyparci przez Arabów w stronę południową i kiedy na ich terenach właściwie osiedli się nowy lud i powstanie Królestwo Nabatejskie. Więc proroctwo, które słyszymy o spustoszeniu Edomu, o Edomie, który stanie się właściwie pustynią, który zostanie uprowadzony, bo tak dosłownie tymi obrazami operuje tutaj wyrocznia Balaama, wypełni się w ciągu historii. Pierwszym, który je wypełni, pustosząc Edom, będzie wielki król Dawid, ale później także w tej historii trudnej współżycia dwóch narodów Edomici ostatecznie przez to, że nie chcieli słuchać czy nigdy słuchać Słowa Bożego i nie byli braćmi dla Izraela, znikną nam z tej dziejowej sceny. Natomiast Izrael, jak stwierdza to Balaam w swoim proroctwie, będzie rósł w siłę, w bogactwo i w znaczenie. Przeczytajmy kolejny werset z naszego tekstu, werset 19. Wejret mi Jakob wehebit sarit meir. Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy. Składnia zdania Wejret mi Jakob jest szczególna z punktu widzenia syntaktycznego. Można ją tłumaczyć, że jeden z Jakuba będzie rządził, albo jeżeli zmienimy delikatnie wokalizację tekstu, czyli samogłoski, możemy też tłumaczyć, jeden z Jakuba będzie ujarzmiał, podporządkowywał. Jeżeli natomiast przyjmiemy sugestię Albrighta, który chciał zmienić też tekst właśnie spółgłoskowy, to tłumaczenie, że podporządkuje, uczyni sobie poddanym, wydaje się być tłumaczeniem takim bardzo sensownym, które też czyni ten tekst dosyć takim płynnym z punktu widzenia językowego. Jest też problem, jeżeli chodzi o interpretację wyrażenia abad, które pojawia się tutaj w osnowie hifil jako hebit. W tekście mam wyrażenie hebit, które może oznaczać zniszczenie, śmierć, całkowitą ruinę, ale nie tylko. W oparciu o badania porównawcze zasugerowano, że biblijski, hebrajski tekst może odzwierciedlać przenikanie się różnych znaczeń, ponieważ te języki semickie one często były ze sobą bardzo mocno spokrewnione i pewne wyrażenia są analogiczne czy wręcz tożsame. W języku akadyjskim mamy dwa znaczenia takiego słowa abatu, które może oznaczać właśnie niszczyć, anihilować, doprowadzać do równiny, ale może też oznaczać uciekać, czy zmuszać do ucieczki, znikać, zginąć. Może ten tekst oznaczać więc wygnanie, ucieczkę, rozproszenie. W takim sensie funkcjonował na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa w 26 rozdziale, kiedy czytamy ten sławny tekst o Aramejczyku, zbiegu albo tułaczu, a o tym, który szuka, błądzi, który krąży. Taki wydaje się być sens tego całego zdania, wiersza, który należałoby tłumaczyć w następujący sposób. Następnie deportuje on ocalałych. Jak rozumieć to wyrażenie, które pojawia się na końcu? W tekście masoreckim mamy meir, można też inaczej zwokalizować tekst, wtedy mielibyśmy ar. Ocalałych z Ar, w sensie z Ar Moabickiego, takiego miasta, które znajduje się na północ od Arnonu. Wiersz ten nie sugeruje, że wszyscy zostali zniszczeni, zabici, choć czasem też tak w starożytności prowadziło się wojny, ale często bywało też tak, że ci, którzy zginęli podczas bitwy, ci oczywiście byli w jakiś sposób pozostawiani, grzebani, natomiast cała reszta była uprowadzana, ewentualnie te tereny były właśnie okupowane.
Słowo hebrajskie ir, które oznacza normalnie miasto, ono jest wspominane w tekście, który był wyświetlany, który Państwo widzieli. Ono rzeczywiście w formie graficznej jest bardzo podobne do ar. Niektórzy egzegeci proponują właśnie tę lekturę, uznanie tego za miasto. Gdybyśmy przyjęli, że chodzi tutaj po prostu o konkretne miasto, gdybyśmy zachowali to masoreckie wyrażenie ir, oznaczałoby ono po prostu miasto, stolicę. I byłaby ta część także jakby kontynuacją cały czas tej przepowiedni o Edomie. Niektórzy sugerują, że ten wiersz 18 był troszkę interpolowany, to znaczy włączony w ten tekst i że oryginalna oracja w ogóle nie zawierała żadnego odniesienia do Edomu. Być może to było też związane z tym, że ten tekst został połączony również z tymi tajemniczymi ludami Seta w poprzednim wersie 17. W każdym razie widzimy też, że tekst sam w sobie daje nam różne możliwości interpretacyjne. Przechodząc, czy właściwie pozostając, drodzy Państwo, jeszcze odrobinę przy postaci Balaama, wiemy także z poprzednich odcinków, ponieważ zajmujemy się nim już po raz drugi, to jest drugi cykl poświęcony Balaamowi, że była to postać pojawiająca się w źródłach pozabiblijnych. Wiemy, że Balaam, czy właściwie wiemy o nim, że pochodził prawdopodobnie z okolic Aramu, który słynął z wieszczów, wróżbitów, także z wiedzy tajemnej, mędrców swego rodzaju i stamtąd eksportowano tę wiedzę. No, pochodził stamtąd. Pojawia się nam wzmianka o nim w tekstach czy w inskrypcjach z Deir Allah. Wykopaliska prowadzone w drugiej połowie XX wieku odkryły teksty aramejskie, w których pojawia się jego imię i właściwie także szczątki wyroczni, które pozostawił po sobie, zapowiadające jakiś kataklizm, przyjście jakiegoś niszczyciela na ten obszar właśnie Królestwa Edomu i Moabu. A więc mamy do czynienia z postacią, drodzy Państwo, która jest postacią historyczną, nielegendarną prawdopodobnie i nie tylko konstrukcją literacką, ale o której wspominają także no, inne tradycje. Balaam w Biblii ostatecznie zasłużył na podwójną ocenę. Istnieją prorocy jak Micheasz, którzy traktują go dosyć pozytywnie, natomiast w większości raczej opisuje się i podkreśla, że postać ta uczyniła więcej dobrego niż złego. Chociaż tu w naszych opowieściach, które czytamy, a konkretnie w tym pięknym proroctwie mesjańskim, które wygłasza Balaam, wydaje się być dobrym narzędziem w ręku Boga, sprawnym narzędziem słuchającym Pana, to zasadniczo obraz, jaki wyłania się tego wróżbity z tekstów Starego Testamentu, jest raczej negatywny. Przypomnijmy sobie choćby tę historię z oślicą Balaama, która sugeruje, że zwierzę jest bardziej posłuszne Bogu niż prorok, że mądrzejsze jest w pewnym stopniu mądrzejsze niż Balaam, którym Bóg chce się w tej historii posłużyć. Wyszydza go także sam król Balak, każąc ostatecznie uciekać ze swojej ziemi do swojej ojczyzny. Wiemy też, że Balaam bardzo negatywnie zapisał się w historii Izraela, nakładając Izraelitów do oddawania kultu Baal Peorowi. To jest wzmianka, którą znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale 5-6, czy też w Księdze Liczb samej, gdzie opisuje się ten epizod z Baal Peorem, liczb 25, stwierdzając, że Balaam, nie mogąc inaczej zaszkodzić Izraelowi, poddał królom pogańskim pomysł, aby poprzez swoje córki, aby przez pogańskie kobiety zwiedli synów Izraela i wprowadzili kult obcego Boga, w tym konkretnym przypadku Baal Peora, pośrodku Izraela. To sprawiło, że wielu z Izraela poległo na pustyni, sprowadziło na nich klęskę i karę Bożą, którą odwrócił dopiero Pinchas, przebijając właśnie, czy dając sygnał do oczyszczenia, przebijając takiego człowieka, który sprowadził sobie kobietę pogankę do namiotu. Więc ostatecznie Balaam, chociaż wygłasza piękne proroctwo mesjańskie, jest postacią bardzo dwuznaczną. Wydaje się, że Bóg powołał go, czy wybrał spośród tego morza pogańskich proroków, żeby pokazać, że może posłużyć się także nimi. Na pewien czas posłużył on Jahwe, ale ostatecznie w historii Izraela zapisał się raczej negatywnie. Ksiądz Marcin wspominał, że ta przepowiednia może mieć charakter mesjański. Rzeczywiście pewne elementy mesjańskie możemy w niej znaleźć. Dla nas ważna jest symbolika berła i gwiazdy.
Wiemy, że Izajasz używał takiej symboliki astralnej, gwiazdozbiorów, gwiazd, żeby opisać upadek króla babilońskiego. Czytamy o tym w 14 rozdziale Księgi Izajasza. I ta gwiazda, ona też jest odnoszona do Jezusa. Tu takim przykładem bardzo jasnym jest tekst z Księgi Apokalipsy, kiedy Jezusa określa się, w którym Jezusa określa się jako odrośl i potomstwo Dawida, jako jasną gwiazdę świecącą poranną. I tu mamy połączenie dwóch ważnych rzeczywistości dla nas. Bo z jednej strony jest król Dawid, ten, któremu była przyrzeczona ta niekończąca się wieczna dynastia, wieczna władza, a z drugiej strony jest ten element gwiazdy. To pięknie też jakby reprezentuje ta rzecz, którą możemy zobaczyć w Ziemi Świętej, w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Schodząc do Groty Narodzenia, właśnie w miejscu, gdzie Jezus narodził się według tradycji, mamy taką 14-ramienną gwiazdę. Liczba 14 odnosi się do króla Dawida. To jest numeryczna wartość jego imienia. A ta gwiazda jakby podkreśla, że tutaj rzeczywiście rodzi się ktoś, kto według tych starożytnych przepowiedni był zapowiadany jako ten, który powstanie z Izraela. Warto też jakby pamiętać nieustannie, że ta symbolika gwiazdy, ona się pojawiała w tekstach starożytnych. Nawet w Qumran czytamy taki fragment, gdzie mesjański król jest opisywany właśnie jako taka wschodząca gwiazda. Podobnie król hasmonejski Janneusz, Aleksander Janneusz, kiedy wybijał monety, kazał na nich umieścić gwiazdę, bo on widział jakby w tym swoim objęciu władzy wypełnienie się tej starożytnego proroctwa. Również rabbi Ben Akiva tak rozumiał znaczenie tego tekstu, bo kiedy wybuchło powstanie, któremu przewodził Szymon ben Koziba, on potem zostało zmienione jego imię. Nazywali go właśnie Ben Bar Kochba, czyli syn gwiazdy. W ten sposób jakby konsekrując go na Mesjasza, na tego, którego Żydzi oczekiwali. I tu na sam koniec już chcieliśmy przywołać też trzy teksty z ojców Kościoła, które pokazują, że tak właśnie to proroctwo Balaama było rozumiane. Święty Ignacy Antiocheński pisał o gwieździe w ten sposób. Zabłysła na niebie gwiazda ponad wszystkie gwiazdy, a światło jej było niewypowiedziane i zadziwiało swoją nowością. Wszystkie inne gwiazdy razem ze Słońcem i Księżycem ją otoczyły, a ona dawała więcej światła niż wszystkie inne. Więc mówimy tu o tym blasku Chrystusa, o tej światłości na oświecenie wszystkich, na oświecenie pogan. Eusebiusz z kolei pisze, dowiadujemy się, że następcy Balaama, poruszeni przez gwiazdę, ponieważ to oni najprawdopodobniej przechowali te przepowiednie, gdy zauważyli na niebie dziwną gwiazdę, oprócz tych zwykłych, wysoko nad głowami, dokładnie nad Judeą, starali się z pośpiechem przybyć do Palestyny, by zapytać o króla ogłoszonego przez pojawienie się tej gwiazdy. I wreszcie ostatni tekst, świętego Leona Wielkiego, który pisał, chociaż był to dar łaski Bożej, że narodziny Zbawiciela stały się rozpoznawalne dla narodów, niemniej jednak, aby zrozumieć cud tego znaku, mędrcom zostały przypomniane starożytne przepowiednie Balaama. Widzimy więc, że również ojcowie Kościoła, czytając i interpretując ten tekst, widzieli w nim taką jasną zapowiedź nadchodzącego Mesjasza. W tym momencie kończymy naszą refleksję i dziękujemy za uwagę i będziemy niebawem starali się też wejść w jakiś dialog z Państwem i starali się jeszcze w jakiś sposób ten tekst zinterpretować, pewne rzeczy dopowiedzieć. Drodzy Państwo, nasz wykład dobiegł końca. Zachęcamy do dzwonienia do nas, do zadawania pytań. Dziś mówiliśmy o czwartej przepowiedni Balaama, która znajduje się w 24 rozdziale Księgi Liczby. Gdyby ktoś z Państwa chciał do nas dzwonić, zadać pytanie, czy podzielić się swoją refleksją, na ekranie są wyświetlane numery. Dla Polski Północnej jest to numer 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Można też dzwonić do nas z zagranicy na numery 0048 56 657 0013 albo 00
48 56 657 0014 oraz dwa numery dla osób dzwoniących w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Oczekujemy na telefony. Zachęcamy też oczywiście do lektury tego tekstu, aby po każdym z tych naszych wykładów do tych tekstów powracać i starać się też pogłębiać jego rozumienie. Nie tylko rozumienie samego tekstu, ale właśnie tych wszystkich różnych odniesień do całego Pisma Świętego, szczególnie odniesienia mesjańskiego, bo ono jest dla nas ważne. Pamiętajmy, że te teksty, które są w Starym Testamencie, one przez samego Jezusa tak zostały zinterpretowane. W świetle zmartwychwstania jesteśmy w stanie odkryć ich właśnie chrystologiczny charakter, więc do takiej lektury zawsze zachęcamy. Ja także zwróciłbym uwagę na to, że te teksty, szczególnie ten piękny tekst proroctwa Balaama, on miał swoją bardzo ciekawą i trudną, skomplikowaną historię polityczną, bo ksiądz Marcin wspomniał tutaj powstanie Bar Kochby w 135 roku w Izraelu. To było to drugie powstanie, które doprowadziło do upadku właściwie Izraela i rozproszenia ich po całym świecie. No tutaj paliwem do tego powstania i do tego, aby Szymon ben Koziba objął władzę, uchwycił ją, było właśnie proroctwo Balaama. Rabbi Akiva, to wielki rabin tamtych czasów, który w tymże żydowskim powstańcu dostrzegł właśnie oczekiwanego Mesjasza, ale ten tekst w jakimś sensie proroctwa Balaama odegrał, można powiedzieć, dramatyczną i tragiczną rolę w historii Izraela, ponieważ to właśnie z nim na ustach i jakby na sztandarach ci powstańcy żydowscy wyruszyli, wierząc, że ten człowiek konkretny, Szymon bar Kochba, to jest syn gwiazdy zapowiadany przez Księgę Liczb, który przyniesie tutaj wyzwolenie i restaurację Królestwa Izraelskiego. Tak bardzo uważać należy, aplikując teksty biblijne do życia politycznego czy społecznego, ponieważ ukrywa się w nich oczywiście prawda Boża o zwycięstwie, którego Bóg dokona w tym świecie, ustanawiając tutaj swoje królestwo, ale jak mówi także katechizm Kościoła katolickiego, to królestwo nie będzie z tego świata i nie będzie tutaj, nie przyjmuje raczej politycznego charakteru. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Prosimy bardzo, jest pan na antenie. Ja chciałem powiedzieć, że czy się Mesjasza już dawno temu wypowiedział Daniel. Dokładnie przepowiedział czasy, kiedy on będzie i Żydzi dobrze wiedzieli, w jakim terminie on będzie. Na to należy spojrzeć, że mieli dokładną datę. Tylko niestety wiara ich była tak słaba, co mówił Izraja, że będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Będziecie słyszeć, nie usłyszycie. A dlaczego? Bo ich serce było otwarte. Może dlatego to był taki błąd, bo w końcu Bóg odrzucił, prawda? No tu się trzeba zastanowić w ogóle, czy odrzuci, bo to odrzucenie też Żydów, to ksiądz Marcin by się o tym więcej wypowiedział, to nie jest też do końca takim odrzuceniem. To trzeba też dokładnie przeczytać sobie tutaj rozdziały, powiedzmy 10, 9, 10, 11 listu do Rzymian, bo tam pewne rzeczy są bardzo precyzyjnie wyjaśniane. Jeżeli chodzi o datę, to raczej takiej daty precyzyjnej nie mamy, bo wszystkie proroctwa charakteryzują się tym, że one jednak są z punktu widzenia literackiego podatne na pewne interpretacje. Gdyby to było tak matematycznie oczywiste, my byśmy mogli z zegarkiem czekać. Natomiast to są pewne linie interpretacyjne bardzo ważne. Nie jest łatwo je zrozumieć. I tak jak ksiądz Marcin wspominał, z tego powodu, ponieważ nie było też oczywiste, kiedy ten Mesjasz nadejdzie, kto nim będzie, jak on będzie wyglądał, że też niektórzy ulegali też takim właśnie presjom, czy jakimś, pędzili za takimi marzeniami sądu, że ten właśnie jest Mesjaszem. No, nie do końca to wiemy, więc tu z tą datą też, to tak jak z końcem świata, no, wielu mówi, że zna tę datę precyzyjnie. Pismo Święte mówi, że nikt jej nie zna, więc... Tak sam Balaam zresztą w swoim proroctwie widzi kogoś, kto idzie przez tę historię, ale widzi go nie blisko, raczej daleko. Ta postać pojawia się tam o wyraźnie zamazanych konturach. Wszyscy prorocy widzący także nie posiadali tej precyzyjnej informacji, kiedy i jak rozpoznać Mesjasza. To trzeba było robić oczyma wiary, otwierając je bardzo szeroko.
Mamy następny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże, można? Szczęść Boże. Halo? Proszę bardzo, szczęść Boże. Anna Gniezno. Witamy. Prosimy bardzo. Pozdrawiam serdecznie księży wykładowców. Z ogromnym podziwem dla znajomości historii biblijnej i przede wszystkim języka hebrajskiego. No nie wiem, czy bez tego i bez tej znajomości w ogóle da się Biblię poznać i zinterpretować. Ja przepraszam, ale mam takie pytanie troszeczkę odbiegające od tematu dzisiejszego wykładu, mianowicie, bo ksiądz powoływał się też na teksty z Qumran. Ja w tych dniach czytałam taką wiadomość, nie wiem, czy to jest fake news, że Muzeum Biblii w Waszyngtonie tam podobno odkryto, że część tekstów Qumran to są fałszywe. Teksty, czy do księży to dotarło, czy to jest prawda, czy to tylko jakiś fake news, że jakiś tam podważają prawdziwość tych tekstów. Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać z Bogiem. Tak, rzeczywiście taka wiadomość obiegła media społecznościowe także. Uspokajamy, że chodzi o drobne fragmenty, które znajduje się w Qumran. Jak wiemy, Biblioteka Qumrańska jest ogromna i w tych grotach, które eksplorowano na Pustyni Judzkiej, odnaleziono mnóstwo często bardzo drobnych fragmentów, które później pieczołowicie także nasi koledzy z Instytutu Nauk Biblijnych, profesor Drawnel, składali, tłumaczyli także, jak choćby Księgę Henocha. Otóż jeśli mówi się o jakichś podrobionych tekstach, bo i takie się zdarzały rzeczywiście, niektórzy, żeby zarobić, wiedząc jak cenne są to znaleziska dla biblistów, archeologów, także badaczy kultury starożytnej, preparowali takie skrawki czy fragmenty manuskryptów, które później pojawiały się na rynku. Otóż pojawiały się oczywiście takie, że tak powiem, podrobione odrobiny czy większe fragmenty tekstów qumrańskich, ale one w całości jakby nie dyskwalifikują znaleziska, które jest absolutnie autentyczne. Pochodzi z czasów Jezusa i przed Nim i jest dla nas niezwykle cenną biblioteką potwierdzającą wiele tekstów biblijnych, które funkcjonowały w formie tekstualnej, którą mamy dziś w Biblii hebrajskiej. Już przed czasami Jezusa. To jest dla nas ogromnie ważny punkt odniesienia także dla innych tekstów, jakie czytane były w starożytności, jak choćby Księga Henocha i inne teksty, które nie weszły do naszego Starego Testamentu. I oczywiście wiele tekstów, które sama wspólnota qumrańska wyprodukowała. To były komentarze do pism prorockich, reguła wspólnoty, zwój wojny, teksty niezwykle ciekawe, apokaliptyczne, opisujące wizję końca czasów, tej wojny, która rozegra się wówczas, ale także regułę wspólnoty i realia historyczno, takie społeczne także, które sprawiły, że Qumrańczycy uciekli na pustynię. A więc gro tej biblioteki, drodzy Państwo, właściwie można powiedzieć, ta biblioteka jest autentyczna. Jeśli pojawiają się jakieś fragmenty podrobione, to są to rzeczywiście tylko i wyłącznie fragmenty. Wracając do tej pani pierwszej wątpliwości, czy można czytać Pismo Święte bez znajomości języka hebrajskiego? Oczywiście, że można. Język hebrajski jest niezbędny, czy grecki, żeby dokonać pierwszego ważnego tłumaczenia. Oczywiście znajomość zawsze pomaga i kto może się uczyć, zawsze zachęcamy do tego, żeby te języki poznawać. Ale też mamy dobre tłumaczenia, przygotowujemy teraz rewizję Biblii Tysiąclecia, więc też mądrze czytając, z uwagą czytając te teksty, wspierając się też jakimś dobrym słownikiem czy dobrym komentarzem, jesteśmy wiele rzeczy bardzo ciekawych dla nas, dla naszej wiary w tym tekście znaleźć. Więc nawet jeżeli ktoś nie zna języka hebrajskiego, nie musi się wcale zniechęcać, spokojnie może czytać. Drodzy Państwo, ponieważ ten wykład dobiega już końca, chcemy zachęcić też do lektury dwóch rzeczy. Pierwszą z nich zaproponowaliśmy już na poprzednim spotkaniu. Książka księdza Janusza Alemańskiego, Pięcioksiąg, dzisiaj wydana w Kielcach w serii Studia Biblica, tom czwarty. To jest taka rzecz panoramiczna, która pozwala nam też jakby dobrze osadzić pewne teksty w całości Pięcioksięgu. Gdyby ktoś chciał też poczytać więcej o historii samego Balaama, o jego historyczności, o tych wykopaliskach, które były wspominane, jest taki artykuł księdza pana Marka Baraniaka, Profetyzm kananejski, profetyzm Balaama z Deir Alla. W książce Żyjemy dla Pana są to studia ofiarowane siostrze profesorowie Jezierskiej. Redaktorem tej książki jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, wydane w Warszawie w 2006 roku. Gdyby ktoś chciał, zachęcamy bardzo gorąco do tej lektury. Dziś żegnam już się z Państwem, zachęcając do ciągłego czytania i pogłębiania znajomości tych tekstów. Życzymy dobrej soboty, dobrej niedzieli. To spotkanie prowadzi dla Państwa ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. I ksiądz dr Marcin Zieliński także z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Dziękujemy i szczęść Boże.